Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie wymiaru sprawiedliwości Malty. TSUE orzekł, że premier tego kraju może brać udział w powoływaniu sędziów. Co więcej, jest to zgodne z prawem unijnym. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł dziś, że premier rządu państwa członkowskiego, w tym przypadku Malty, może wskazywać kandydatów na sędziów. Nie musi liczyć się z opinią środowiska sędziowskiego. Według TSUE takie działania są zgodne z prawem unijnym. Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie krajowym przepisom konstytucyjnym, zgodnie z którymi władza wykonawcza lub jeden z jej organów, taki jak premier, odgrywa rolę w procesie powoływania sędziów. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta podkreśla, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zadziwiający. W Polsce, gdyby coś takiego się pojawiło, to opozycja krzyczałaby, już nie wiem jakich przymiotników by używała, porównywała do jakich krajów i historycznych procesów. Mówiąc o tym, że w Polsce już nie ma demokracji ani rządów prawa. W orzeczeniu TSUE możemy dostrzec stosowanie podwójnych standardów. Czy zatem doszło do przełomu? Czy Trybunał Sprawiedliwości wylał kubeł zimnej wody na rozgrzane głowy niektórych sędziów z politycznych stowarzyszeń sędziowskich? Albo może dostrzeżemy w tym orzeczeniu inną sytuację, w którym na przykład stosowane są podwójne standardy w Unii Europejskiej. Standardy wymagane w jednych państwach, które nie obowiązują w drugich. Standardy, w których państwom i obywatelom Europy Zachodniej wolno więcej, a są tacy, którzy w takim kolonialnym stylu muszą być pouczani, muszą mieć wysyłane polecenia. Czy mówimy o prawie, czy mówimy o polityce? Wiceszef resortu sprawiedliwości przypomniał, że po reformach w Polsce decydujący wpływ na wskazywanie kandydatów na sędziów mają sami sędziowie, którzy stanowią większość w Krajowej Radzie Sądownictwa.